W pierwszym odcinku chciałem porozmawiać o Barcelonie, dlatego że no, dzieją się ciekawe rzeczy i uważam, że warto byłoby o nich troszeczkę poopowiadać. I może po kolei zacznijmy od tego, że no, Barca miała tam, zacznijmy może od tego, jak było typowanie u mnie, na przykład z początku tego sezonu. Uważałem, że w sumie nie jest, moje myśli były podobne do Maćka, bo przyszedł nowy trener, wiadomo było co się dzieje, do Maćka schnął futro oczywiście, no i ja tak sobie miałem podobne myśli do niego, w sensie takie walka o mistrzostwo, ale taka rzeczywiście, że będziemy iść łeb w łeb z Realem i się uda. No i Liga Mistrzów tam ćwierćfinał. A najlepsza ósemka klubu. Dla mnie to było oficjalnie, powiedzmy, maks na ten sezon. Mecze przedsezonowe. Mecze przedsezonowe wyglądały tak, że wygraliśmy w karnych City, później był El Clasico 2-1, no i przegrane z karnych z Milanem. Puchar Gampera 0-3 z AS Monaco. No i będę z wami szczery. To ten Puchar Gampera. Nie wiem, jak go miałem traktować. Ja miałem na niego wyjebany, no. Wiadomo, trochę głupio, że przegraliśmy z Monaco, ale nie zamierzałem osobiście narzekać. No i co? Zaczął się sezon. Jak wyglądał sezon do tej pory? Cztery mecze były. Valencia 2-1 dla Barcelony, Bilbao 2-1 dla Barcelony, Rayo 2-1 dla Barcelony i Valladolid 7-0 do Barcelony. No i tak sobie myślę, no kurczę, fajny początek sezonu. Ale tak sobie stwierdziłem, to są takie średnio powiedzmy tak poważni przeciwnicy, w sensie no Valencia to już dawno nie jest klub, uważam, poważny. Duża marka, ale to nie jest poważny klub. Athletic Bilbao, wiadomo, groźny rywal, ale taki najgroźniejszy chyba ze wszystkich. Rayo, trudny teren, ale no też to jest bardziej już kandydat do spadku dla wielu. Valladolid to jest Beniamina, więc tutaj się nie spodziewałem wiadomo czego. No i była przerwa reprezentacyjna. Przerwa reprezentacyjna i po tej przerwie reprezentacyjnej miała dojść do spotkania z Gironą, które odbyło się wczoraj. Jak ja to nagrywam, 16.09. dzisiaj jest, wczoraj był mecz z Gironą. No i tak postrzegałem tą Gironę, mimo iż się trochę rozkupili, rozprzedawali się, troszeczkę to jest już nowa Girona. To stwierdziłem, no to jest klub już poważniejszy, tak grają w Lidze Mistrzów. No i wczoraj był mecz, wygrali 1-4. Po dwóch golach Yamala, Olmo i Pedriego dla Girony szyił Krys na stronie do 80. minucie. No i będę szczery, coraz przychylniej patrzę na ten sezon Barcelony, coraz bardziej jestem w stanie wiedzieć, że możemy wygrać to mistrzostwo, ale nie zakładam tego na ten moment. Dlaczego? Dlatego, że mamy no połowę września. Mamy połowę września. Na razie, że grało się tylko 5 meczów. Ale co warto, zobaczcie, jak wyszedł Flick, odpalił się w połowie Lewandowski. Z Valencją 2 bramki, 1 z karnego. Z Bilbao chyba 1 gol. Dodatkowo Yamal. Zdrajo, Pedri i Dani Olmo, który został już wtedy zarejestrowany. Bo też trzeba przypomnieć, jakie było jaja z tą rejestracją Olmo. W sensie oni tam pozbywali się tych zawodników, tam odchodził Lengle, tam odchodził ktoś tam inny. I teraz są jeszcze takie, ja kilka dni temu to widziałem, że oni zarejestrowali chyba tylko do zimy, do grudnia i później nie wiadomo co dalej, zobaczymy. Ale to nie jest teraz ważne, ważne, że się udało i on naprawdę fajnie wygląda, bo mecz już z Rayo strzelił w gola właśnie z Rayo, z Valladolid i z Gironą. I będę szczery, bardzo mi się to podoba ten sezon. Na razie jest spoko, na razie dużo strzelamy, dużo się dzieje, dużo wygrywamy. Na razie mamy chyba 0 porażek, 0 remisów, ale właśnie, ale. Pojawia się problem, ponieważ już w czwartek mamy mecz z Monaco w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz. To jest mecz wyjazdowy w Monaco. I później mamy mecze... Później są mecze z Villarreal na wyjeździe i z Getafe. To są jeszcze mecze we wrześniu.
a jeszcze jest Osasuna we wrześniu. I będę z wami szczery. Nie wiem, jak ta Liga Mistrzów wprowadzi się do tego. Nie chcę powiedzieć potwora, który się tworzy, bo to jest za dużo na początek, ale uważam, że naprawdę fajna maszyna się rozkręca. Tylko właśnie to ta Liga Mistrzów, ona mi tak mówi, że wiecie, tu może być coś nie tak. I ja teraz zagrywałem w Lidze Mistrzów, że bardzo do ustępkim faworytów może należeć. I że ja bym chciał, żeby to przyszli do jednej ostrej bez baraży. Natomiast no zobaczymy. Natomiast też jest kwestia, bo rzeczywiście zaczyna się troszeczkę trudniejsze granie, w sensie tak. Jeżeli chodzi o ligę, Villarreal już w tą niedzielę następną, bardzo trudny rywal. W środę Getafe, też raczej średnio przyjemny rywal, takie wiecie, Osasuna, później mamy mecz z Young Boys, Deportivo, Sevilla, mecz z Bayernem w Lidze Mistrzów i 27 mamy El Clasico. I wiecie, nie wiem, jak będzie wyglądała Barca do tego El Clasico, w sensie jestem w stanie uwierzyć, że możemy wszystkie mecze albo nie przegrać, albo kilka zremisować, albo coś tam innego odwalić, ale jeszcze nie jestem przekonany. W sensie musiałbym teraz jeszcze zobaczyć sobie na tabelę. A taki Villarreal, jestem w momencie czwartym, ma 3 wygrane, 2 remisy, aż zobaczę z kim. A, wygrana z Sevillą, remis z Valencją, wygrana z Majorką i wygrana z Celtą w ostatnich kilku meczach, więc naprawdę też dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o ekipę żółtej łodzi podwodnej. Getafe zobaczymy zaraz, ale oni są chyba nisko. Getafe jest 18. Oni mają chyba teraz, no, trochę poremisowali tych meczów. 3 remisy, jedną porażkę mają, ale średnio to nie wygląda, więc zobaczymy. Mogą próbować się odkuć, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? To zawsze jest ciężki rywal. Znaczy ciężki, no. Trudny. Jeszcze zobaczę z tym Osasunem, bo aż szczerze nie sprawdzałem. Osasunem, no, te 4 mecze, 2 wygrane, remis i porażka, zaraz wam powiem z kim. Dzisiaj grają z Rayo jeszcze, bo dzisiaj grają jeszcze jeden mecz. Mecz Osasuny. Wygrana była z Celtą 3-2, przegrali 0-4 z Gironą i wygrali z Majorką, to są 3 ostatnich mecze. To nie są niby drużyny, które budzą jakiś postrach, który zgrywali, tak samo Monaco i Young Boys z Lidze Mistrzów, ale wiecie, później Deportivo i Sevilla i później właśnie te 2 poważniejsze mecze mogą być. Także zobaczymy, no. Będę z wami szczery. Na razie jestem optymistą. Uważam, że mogą być gorzej, ale zobaczymy, jak Liga Mistrzów wyjdzie, jak zacznie się więcej osób sypać, bo na razie teraz też na Monaco wypadł Dani Olmo. Szczerze zastanawiam się, jak to wyjdzie teraz. Wydaje mi się, że to będzie taki kluczowy moment, kiedy zobaczymy tak naprawdę, o co będzie walczyć. Tak naprawdę, jak wygląda w skład w meczu z Realem, ale czy z głównym, no z głównym rywalem tak naprawdę, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tyle, zobaczy. Jeżeli chodzi też o mecz z Bayernem, tak może jeszcze dopowiem. Będę szczery, dużo osób tak nie mówi, że no, szykujemy się na rewanż, ale będę z wami szczery. My z Bayernem od czasu 2-8 rywalizowaliśmy dwukrotnie w fazie grupowej i oba dwa mecze kończyły się 6-0. W sensie było 3-0 dla Bayernu na te 4. I będę z wami szczery, ja nie widzę opcji, żeby w tym momencie było inaczej. W sensie, żeby Bayern na mnie najebał. Ale tak sobie myślę, mamy Monaco, mamy Young Boys, później jest chyba z Szwana, jak widzę.
Fena. Jeszcze w październiku będzie Brest i już w grudniu Borussia. Są to naprawdę kluby, na których możemy nabić sobie punktów wcześniej i ta porażka z Bayernem, powiem szczerze, że nie będzie jakaś mega dotkliwa, w sensie takie 3-0 właśnie, albo 4-0, takie jebanie X do jajca, to będę się cieszył. Też fajnie wygląda Lewy, fajnie wyglądało na początku, oczywiście fajnie wygląda Jamal. Fajnie, że nie zrobili Jamalowi tego, co zrobili na przykład z Pedrim, że go tak nie zajeździli, tylko rzeczywiście po Euro dali mu odpocząć, bo to naprawdę daje radę. Widziałem też, że powoli do treningu wraca Gavi, więc niedługo też pewnie uważam, że możemy. Nie chcę być optymistą za bardzo, nie wiem, czy jeszcze w tym roku możemy na go zobaczyć, ale wydaje mi się, że już w przyszłym styczniu nastawiamy się właśnie na powrót Gavi'ego do grania po prostu i tyle. I to byłoby chyba tyle. Tak troszeczkę się rozgadałem na temat, ale chciałem powiedzieć, że się cieszę, bo Lewy odzyskał formę, Olmo wygląda spoko. I uważam ogólnie, że niby to wygląda spoko, ale wiecie, coś zawsze się może stać, tak? Do zobaczenia wkrótce. Siema.